odwiedzamy dzisiaj Miejski Dom Kultury w Bielsku Białej. Przed nami szereg imprez i nowy dyrektor. Panie dyrektorze, co nas czeka w najbliższym czasie, latem? W najbliższym czasie w Miejskim Domu Kultury jest bardzo gorący okres, szczególnie przełom maja i czerwca. 30 maja zapraszamy wszystkich Państwa na 6. Beskidzkie Dyktando, którego współorganizatorem będzie Miejski Dom Kultury. Organizatorem głównym jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej. Dyktando odbywa się w ramach Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Jak co roku dyktando będzie dyktował profesor Bralczyk. Pan profesor Bralczyk też objął patronatem honorowym wyżej wymieniony konkurs. No i co mam powiedzieć? Zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, tych, którzy się zapisali wcześniej do tego konkursu. Nagrody są bardzo atrakcyjne. Będzie można wygrać laptop, tablet, smartwatch, monografię Bielska Białej. A z tego, co wiem, a wiem z ubiegłego roku, że tekst dyktanda nie jest aż tak trudny. Nie ma wyrazów, tak jak pytają mnie osoby, czy są wyrazy jakieś z U, z kreską, RZ i tak dalej. Często podchwytliwe wyrazy to wyrazy dwuczłonowe. Na przykład super biwak, extra aqua park, albo chociażby słowo pociąg intercity. To są wyrazy, na których po prostu można popełnić błędy, no i tych wyrazów trzeba po prostu bać. Dlatego też gorąco, ale to bardzo gorąco zachęcam do 6. Beskidzkiego Dyktanda, ponieważ ktoś, kto był w ubiegłym roku czy dwa lata wcześniej, wie, że to jest bardzo dobra zabawa. Dużo śmiechu, dobrej zabawy, a przy okazji można sprawdzić samego siebie i sprawdzić się w języku polskim. Ale Miejski Dom Kultury to nie tylko dyktando, nauka, ale również inne imprezy. Czeka nas Dzień Dziecka. Tak, w tym roku idealnie się trafiło. 1 czerwca, sobota, Dzień Dziecka. Miejski Dom Kultury zaproponował i proponuje największą imprezę tutaj na Podbeskidziu, plenerową, ogólnodostępną dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych, dla seniorów. Każdy czuje się dzieckiem, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. 1 czerwca do Parku Słowackiego od godziny 11 do 16 będą uruchomione dwie sceny muzyczne równocześnie. Będzie wykonawców około 800 z 11 domów kultury. Także wystąpią najlepsze zespoły, najlepsi wykonawcy, najlepsze grupy taneczne na tych dwóch scenach. Oprócz tego cały park będzie zagospodarowany naszymi urządzeniami. Będą dmuchańce, będą animatorzy, którzy będą malować twarze dzieciom. Będzie dmuchanie balonów i skręcanie zwierzątek z balonów. Będą warsztaty ceramiczne, warsztaty plastyczne, animatorów. Mamy około 20, którzy będą bawić dzieci przez cały czas trwania tego festynu. Czyli zarówno dzieci, jak i opiekunowie nie będą miały szans się nudzić? Absolutnie nie. Mogę zdradzić już dzisiaj, że dzięki naszym sponsorom, a sponsorami tej imprezy jest gmina Bielsko-Biała, Profi Kredyt, Aqua i firma Iglomen, z tych najważniejszych sponsorów tutaj wymieniłem. Iglomen przyjeżdża specjalnym samochodem z lodami i nie będę mówił dalej, co będzie, ale powiem tylko króciutko, w takiej małej tajemnicy, że będzie degustacja lodów dla dzieci przez cały okres trwania tego festynu. Natomiast oprócz lodów, pozostałe firmy cukiernicze, które działają w Bielsku, takie jak Społem, Łakoć, chociażby cukiernia Piesuch, Gemini Park, Carmelo, ufunduje mnóstwo, ale to mnóstwo słodyczy i upominków słodkich dla dzieci. Oprócz tego, jeszcze podczas tego festynu, odwiedzą nas maskotki. Studia filmów rysunkowych. Będzie Reksio, będzie Pan Palini i będzie Kuba i Śruba. Studia filmów rysunkowych obiecało, że ufunduje bezpłatne bilety dla dzieci i będą seanse bajkowe zaraz po tym festynie o godzinie 16.30. To są ogólnodostępne i duże imprezy, tak? Dyktando, jak i Dom Dziecka. Dzień Dziecka. Natomiast no, bardzo, bardzo rozległą działalność prowadzą poszczególne domy kultury, prawda? Terenowe. Hałcnów, Lipnik i wszystkie inne.
Czego się możemy spodziewać? Już dzisiaj otworzyliśmy pierwszy festiwal teatralny, nowy, pod nazwą Agrawka, gdzie zgłosiły się zespoły teatralne z całej Polski. O dzisiaj o godzinie 17 jest wręczenie wyników, podsumowanie tego konkursu. Natomiast wszystkie domy kultury w czerwcu przygotowują się do koncertów finałowych, gdzie dzieci, młodzież ucząca się, tańcząca, grająca na instrumentach pokaże swoje umiejętności, które nabyli przez cały rok nauki w domach kultury. Natomiast już dzisiaj mogę Państwa zaprosić i przede wszystkim dzieci na akcję Lato, która organizowana jest w 11 domach kultury przez cały okres wakacji. Będą to warsztaty artystyczne dla dzieci, na których będzie można rozwijać swoje pasje i ceramiczne, i plastyczne, i taneczne. Będą też organizowane wycieczki przez cały okres wakacji dla dzieci, które biorą udział w akcji Lato. W jaki sposób, gdzie dowiedzieć się i w jaki sposób można się zapisać na właśnie na takie zajęcia wakacyjne? Wszystkie informacje aktualne i wszystkie nowości są dostępne na naszej stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl. Tam mamy wszystkie informacje zawarte w pigułce i wszystkie informacje są z 11 domów kultury podane bardzo przystępnie o zapisach, o akcji Lato i o bieżących wydarzeniach kulturalnych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Zapraszam do Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.